pozwolę sobie jednym okiem dzisiaj wrzucać tutaj na slajdy, które dla Was przygotowałam, ponieważ tak jak przedmówczyni wspominała, badanie jest zupełnie nowe, świeże. W piątek skończyliśmy je opracowywać i nie róbcie zdjęć slajdów. Na samym końcu będzie możliwość pobrania darmowego raportu. Ja postaram się przez 15 minut, które wyznaczyli mi tutaj organizatorzy, poruszyć z ponad 130 stron, które zawiera raport. I bardzo z tego miejsca chciałabym podziękować też osobom, które siedzą tutaj na publiczności, które pomogły nam w LHWL przygotować to badanie. Wypowiedziały się też również ekspercko, więc gorąco do tego samego raportu zapraszam. Ja nazywam się Aga Malińska i dzisiaj będę miała okazję Wam co nieco powiedzieć. I jak gdyby skąd się wziął w ogóle sam raport i pomysł na ten raport, ponieważ tak jak wiecie, zajmuję się programem partnerskim w LHWL i na co dzień mam taką świetną pracę, która polega na tym, że wypijam sobie wirtualne kawki z przedsiębiorcami, głównie freelancerami, którzy tworzą strony internetowe, ale moimi partnerami są również agencje marketingu internetowego, youtuberzy, etc. I bardzo często ci partnerzy mówią: Aga, 17 lat sprzedawałaś usługi marketingu internetowego, powiedz nam, co my możemy zrobić, żeby zarabiać więcej, żeby lepiej optymalizować pewne procesy, żeby lepszych klientów do siebie ściągać. Stąd też jak gdyby powstało pierwsze badanie i teraz przez ostatnie pół roku w LHWL pracowaliśmy nad tym, żeby zebrać 850 odpowiedzi ponad na dwóch grupach ankietowanych, czyli zbadaliśmy zarówno wykonawców stron internetowych, jak i również klientów. W przypadku klientów zweryfikowaliśmy dwie grupy. Klientów, którzy już zlecali wykonanie strony internetowej, bądź też klientów, którzy za chwileczkę wejdą na rynek i będą waszymi lidami, czyli klientami, którzy będą zainteresowani waszymi produktami bądź usługami. Pierwszy raport miał ponad 10 tysięcy pobrań, a partnerzy, którzy zastosowali wskazówki w nim zawarte, zdarzało się, że nawet czterokrotnie zwiększyli średnią wartość zamówienia oraz zarabiali więcej na tworzeniu stron internetowych, oferując klientom dodatkowe produkty bądź usługi. Dlaczego wybierają WordPress klienci, tak? Postanowiłam wrzucić Wam ten slajd z uwagi na to, że jesteśmy na imprezie, która tematycznie jest związana z WordPressem, ale jak widzimy, ponad 57% klientów wybiera WordPress z uwagi na łatwość obsługi. Na popularność 42%, dostępność poradników i tutaj też ukłon do Was, ponieważ jako twórcy stron internetowych, osoby związane z marketingiem internetowym, robiliście już bardzo dużo, żeby wytłumaczyć klientom nomenklaturę, publikując czy wpisy na swoim blogu, czy treści na YouTubie, czy na social media, więc tutaj ogromne brawa dla Was. Rynek twórców również jest ważny dla klientów, ponieważ chcą mieć możliwość wyboru wykonawcy, gdzie w przypadku rozwiązań dedykowanych jest dosyć trudno, czy też jakichś autorskich rozwiązań, później poznaleźć kogoś do współpracy. No i oczywiście też kwestia ceny, która jest dosyć ważna również w kontekście wyborów i decyzji zakupowych. Kim jest klient 2.0? Osoba jest to osoba, która jest bardziej wymagająca, jest bardziej świadoma, jest zasobna również w informacje i uwaga, wybredna w wyborze wykonawcy strony internetowej. Oczywiście klienci chcieliby mieć tanio, tak? Taka jest prawda. Kiedy obserwujemy social media, wejdziemy na grupy na Facebooku, pojawiają się miliony ogłoszeń, nie za miliony monet, tanio, bo dopiero zaczyna. Ale co ciekawe, skonfrontujmy sobie te informacje z drugim slajdem, gdzie okazuje się, że już ponad 20% osób, które zamierzało zlecić wykonanie strony internetowej, to dzięki Wam, dzięki briefowi projektowemu, dzięki Waszym konsultacjom i warsztatom decydowało się na to, żeby wydać więcej niż zamierzony budżet. Dlaczego te osoby, co przekonałoby potencjalnych klientów do tego, żeby wydać więcej na wykonanie strony internetowej? Oczywiście 40% klientów mówi: sorry, nie wydam więcej, bo nie mam, tak? Ale jest też grono klientów, ponad 60% z nich, które przekona się do zwiększenia średniej wartości umowy z Wami,
jeżeli zarekomendujecie im dodatkowe usługi. Uwaga, optymalizacja SEO, w ogóle usługi SEO to jest teraz taki konik, o którym naokoło mówią klienci, którzy zwracają uwagę, ale uwaga, również gwarancja i wsparcie, co jest też bardzo ważne i bardzo istotne, do czego za chwileczkę też przejdę, ponieważ pokażę Wam pewne dane. Jak chcieliby zapłacić ci klienci? Słuchajcie, skończyły się już czasy, kiedy klient wykonywał przelew i czekał na wykonanie strony internetowej. Klienci chcą coraz częściej płatności dokonywać w transzach, chcą wiedzieć, na jakim etapie jest projekt do zbudowania strony internetowej, bądź też chcą zapłacić za efekt w postaci wykonanego serwisu internetowego. Chcą mieć też również zagwarantowane poprawki. Chcą być w komunikacji z webmasterem. Chcą mieć możliwość tego, żeby dopieścić swój projekt. Chcą mieć dedykowaną osobę, która będzie się z nimi kontaktować, która będzie te poprawki wdrażać, rekomendować pewne rozwiązania. Uwaga, 55% waszych klientów chciałoby wydać u was pieniądze. Niestety okazuje się, że wykonawcy stron internetowych zapominają tego zaofertować. 55% klientów chciałoby w modelu abonamentowym bądź też subskrypcyjnym skorzystać z pakietu wsparcia opieki nad stroną internetową, bo to wy jako twórcy stron internetowych najlepiej znacie to, co wyszło spod waszych palców na klawiaturze. Jeżeli chodziłoby też o klientów, coraz częściej oni chcą, żeby wykonawca serwisu internetowego pomógł im w bolączce, która dotyka każdego z was. Bo kiedy rozmawiam z wami na konsultacjach, piję wirtualne kawy, okazuje się, że największą bolączką webmasterów to niekoniecznie jest klient, który ma jakieś dziwne pomysły, tylko fakt tego, że klient opóźnia się w kontekście materiałów, nie przesyła ich albo przesyła je słabej jakości, a wasi klienci oczekują też tego, ci, którzy wchodzą na rynek, że będziecie korzystać z dobrodziejstwa inwentarza, również technologii, bądź też współpracować z innymi osobami, dzięki czemu ponad 50% klientów przyspieszy swoją pracę nad stroną internetową, a kiedy płatność rozkładacie na dwie transze, przed i po wykonaniu, dzięki temu przyspieszycie sobie obsługę klienta, ponieważ będziecie mogli skorzystać z AI-a na przykład do tego, żeby pomóc sobie, bądź też zoptymalizować waszą pracę i komunikację z klientem. Klienci są świadomi, bo jak się okazuje, 72% z nich, blisko 73% z nich już samodzielnie podjęło wcześniej kroki w zakresie tworzenia strony internetowej. Oni nie potrzebują już od was takiego słowniczka pojęć nomenklatury typu co to jest domena, co to jest hosting. To wasza rola teraz wyedukować ich, dlaczego strona samoróbka jest gorsza albo nie spełnia ich oczekiwań w kontekście tego, co mogą zrobić z wami jako profesjonalistami. Więc edukacja pod kątem ceny. Jakie są kluczowe cechy zleceniobiorcy, który będzie atrakcyjny dla tego klienta? Przede wszystkim jakość usługi i obsługi. Personalizacja oferty, żeby klient miał świadomość tego, że to, co dla niego wykonujecie, jest jego, a nie waszym pomysłem do końca. Żeby była dobra komunikacja, żeby był pokazany profesjonalizm oraz innowacyjność. 82% klientów po oddaniu stron internetowych mówi, jest świetna, jest super, tak? Być może chciałoby was dalej polecać, ale jak się okazuje, pod kątem komunikacyjnym pojawiają się różne problemy. Natomiast bardzo często okazuje się to, że klienci otrzymują gotową ofertę. Tak? To bardzo mocno widać w przypadku social mediów, gdzie klient zadaje pytanie, hej, szukam wykonawcy strony internetowej, potem 90 odpowiedzi w komentarzach, wysłałem ofertę na TIF. Jaką ofertę? Przecież nie znamy potrzeb, nie znamy celów, tak? I o tym, o czym mówiła przed chwileczką Aga, nie wiemy, jakie role ma pełnić ta strona internetowa, jakie są oczekiwania klienta, więc wysyłanie takiej oferty gotowej to jest to troszeczkę wysyłanie oferty w kosmos. Bo klient
w mediach społecznościowych czuję się jak kaczka pływająca po stawie pełnym aligatorów, gdzie aligatorami są inni wykonawcy, którzy będą konkurować, nie uwaga, dobrą jakością usługi, tylko tanią usługą, którą chcą zaoferować i sprzedać. Zachęcam Was, ponieważ tylko 1/3 projektów jest wyceniona na podstawie briefu projektowego. Jestem ewangelistką tego sposobu ofertowania klientów, ponieważ najważniejsze jest dobre zbadanie potrzeb i nie tylko określenie celów strony internetowej, ale zbadanie rynku, w którym działa klient. Wiem, że są tutaj osoby, które przeprowadzają strategiczne warsztaty z klientem, zanim przyjdą do tworzenia strony internetowej. Co jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ pozwala zbudować doskonałą argumentację sprzedażową dla klienta, ubrać w parafrazy słowa, które wypowiedział i zarekomendować mu rozwiązanie, które rzeczywiście mu się sprawdzi. Jakie usługi deweloper powinien świadczyć, a nie zostawać zaproponowane? I tutaj, Szanowni Państwo, ukłon przed wszystkimi, którzy nie rozmawiają z klientami, którzy nie robią dobrego badania potrzeb, czyli znowu 43% klientów, pomimo tego, że została im stworzona strona internetowa, nie otrzymali oferty w zakresie opieki nad stroną internetową. 40% jakby mówi o tym, że jest ważna kwestia wysokiej pozycji w wyszukiwarce internetowej Google i są zainteresowani pozycjonowaniem organicznym. Szkolenie z obsługi WordPressa, słuchajcie. Też znowu 1/3 klientów po oddaniu strony internetowej dalej nie wie, jaką stroną internetową się zajmować. Mamy 5 minut, więc szybciutko. Jaki rodzaj działalności prowadzicie? To pytanie zadaliśmy osobom, które brały udział w waszym badaniu. Okazuje się, że grono wykonawców na rynku to solo przedsiębiorcy, freelancerzy. Ludzie, którzy muszą być ludźmi orkiestrami i bardzo często pracować w jednoosobowym składzie albo delikatnie podzlecając różne usługi do wykonania strony internetowej, których obszarów nie ma klient u siebie in-house, albo też korzystać, uwaga, z dobrodziejstwa sztucznej inteligencji. Okazuje się, że już 80% wykonawców stron internetowych, chcąc sobie pomóc w takiej codziennej pracy, nie tylko w zakresie tworzenia stron internetowych dla klientów, korzysta z AI. Dlaczego warto dbać o markę osobistą? Tutaj troszeczkę Aga powiedziała podczas poprzednich prelekcji, również była na ten temat informacja. Natomiast wasza marka osobista to jest to, jak was widzą wasi klienci i gdzie będą od was kupować i ile będą wam płacić. Nie może być tak, że w dzisiejszych czasach wy jako wykonawcy stron internetowych, jako osoby zajmujące się marketingiem internetowym, macie słabej jakości strony internetowej. To ma być wasza wizytówka, ponieważ okazuje się, że dla klientów ważna będzie cena. Tylko pamiętajcie, znowu, klient psychologicznie odrzuci cenę najwyższą, odrzuci cenę najniższą i pozostanie, będzie decydował się gdzieś tam po środku, ale wasze portfolio, opinie o was jako wykonawców stron internetowych, dodatkowe usługi, benefity, które otrzyma, wasze doświadczenie, czas realizacji, to są kluczowe elementy. Podsumowanie. Klient 2.0 to osoba, która ma nieco większe już oczekiwania i nie oczekuje tego, żeby było tanio, szybko, dobrze. Kojarzycie pewnie z memów taki wykres, gdzie są dwa kółka i albo trzy obszary, gdzie klient może wybrać tylko dwa, tak na dobrą sprawę, tak? I już teraz klienci zmieniają swoje oczekiwania. Klient 2.0 ma za sobą już samodzielne doświadczenia budowy stron internetowej, więc pokażcie się jako eksperci, zadbajcie o swoje brandy. Nie skupiajcie się już na takich podstawowych pojęciach, chociaż tacy klienci się zdarzają. Natomiast jeżeli wy już macie jakieś doświadczenia, to opisujcie case study współpracy z innymi klientami, którzy wydali więcej, żeby przekonać do tego, żeby zamówili u was większej wartości usługę. Klient 2.0 oczekuje, że wykonawca będzie świadczył dodatkowe usługi. Jeżeli nie robicie tego u siebie wewnętrznie, znajdźcie sobie partnerów, znajdziecie sobie freelancerów, z którymi będziecie współpracować. Są różne programy partnerskie na rynku, nie tylko firm hostingowych, ale też na przykład agencji SEO, agencji SEM, copywriterzy, z którymi możecie współpracować do tego, żeby holistycznie obsłużyć klienta. Klient 2.0 ceni opinię
znajomych oraz wykonuję research. Taka moja mała dygresja, jeżeli zastanawiacie się nad swoimi własnymi markami, to blisko 12% nowych klientów będzie szukać na YouTubie wykonawcy stron internetowych. To znajdzie się w naszym najnowszym badaniu. Więc te osoby będą wykonywać bardzo dużo research, będą pytać, będą podpytywać swoich znajomych. Tutaj zapraszam QR kod do pobrania, w piątek wrzucony materiał. Chciałabym jeszcze raz z tego miejsca podziękować osobom, które są tutaj na scenie, które wypowiedziały się jako eksperci, którzy pomogli nam zebrać odpowiednią liczbę osób ankietowanych, więc zachęcam do tego badania. A tutaj informacje dotyczące mojej osoby i możliwość wyocenienia mojej dzisiejszej prelekcji.